Cyk, 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 godzina 9.09, punktualnie jak przedwojenne pociągi, rozpoczynamy nasze Selspresso. Ale to wyuczyłem się tego, wiesz, Grzegorz? No. No, no, to jest taki, wiesz, to jest taki dżingiel mi się z tego zrobił. Tak czy siak, ja się nazywam Dariusz Milczarek. Od milczenia, choć oczywiście milczeć tutaj nie będziemy. I moim gościem, moim gościem powinien powiedzieć, jest... A czemu ta różnica? Co? No bo i oznaczałoby, że coś jest jeszcze, tutaj chodzi, że a najważniejszą osobą w tej rozmowie jest Grzegorz Chojnacki, czyli mój gość. Jest taka zasada, nie wiem, czy słyszałeś... Dawaj. Zasada Alena. Która pewnie, no, prawda, pamiętam. Zamienię ale na A. A właśnie. W tym przypadku byłoby I-N-a, prawda? Czy zamienię I na A. Już tam nie komplikuj. Dobrze, Grzegorz Chojnacki oczywiście, czyli konsultant nasz, chciałem powiedzieć, prehistoryczno-dinozaurowy, ale to oczywiście nie jest do końca prawda, choć pewnie PESEL... Coraz bardziej, tak? Chociaż pewnie PESEL zbliżony mojemu, więc już jesteśmy, prawie wychodzimy z rynku pracy. Ale na szczęście nie o dojrzałości i seniora, nie o polityce senioralnej będziemy tu rozmawiać, tylko o fuck-upach. Ale trochę tak, ale na przykład o doświadczeniach i o tej mądrości. O doświadczeniach i mądrości jak najbardziej. I dlatego właśnie chciałbym z tobą pokontynuować wątek, który zaczęliśmy wczoraj. On co prawda dotyczył wprost twojego fuck-upu, ale nawet nie do końca mi ten fuck-up twój się podoba. Bo jest bardzo fajny, ale żeśmy już go rozkminili, ale on tak. Był pewnym pretekstem do tego, żeby taką trochę stworzyć platformę do rozmowy o wartościach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dlaczego tak mi się wydaje? Dlatego, że po pierwsze bardzo dużo ludzi na dziś posługuje się takim pojęciem sprzedaż wartości albo sprzedaż wartością, czyli co zrobić, krótko mówiąc, żeby klient w mojej ofercie zobaczył tą wartość, której szuka, która jest dla niego ważna i za którą jest gotów zapłacić, nawet często więcej zapłacić niż za podobną ofertę, której wartości nie widzi. To jest raz, ale dwa, w tym też jest tak, że my jako handlowcy często popełniamy w pewnym sensie błąd, że my tej wartości nie potrafimy pokazać. Albo w ogóle zdiagnozować tego, gdzie ta wartość jest najważniejsza. I o tym chciałem z tobą porozmawiać. Bardzo proszę. To ma sens? No dobrze, a jakie jest w ogóle twoje takie spojrzenie na ten zagadnienie sprzedaży wartością albo wartości? Ja nawet nagrywałem taki program, gdzie właśnie mówiłem, że to bardziej sprzedaż wartością, tak? Bo ta wartość gdzieś koniec końców jest monetyzowana, znaczy ktoś kupuje nawet drożej. Ale ona też powoduje, że ta wartość naoliwia cały ten proces. Czyli jeżeli my sprzedajemy wartością, to od początku jesteśmy... A co to znaczy w ogóle, Grzesiek, dla ciebie? Co to znaczy sprzedaż wartością? No to są wartości? To jest coś dla kogoś ważne. Mhm. Tak? To jest, ma wartość dla kogoś. No i teraz pytanie, co dla klienta jest ważne? Bo to jest wielopłaszczyznowe. Okej. Okay. Mamy czas. Mamy czas. Bo wydaje mi się, że w ogóle... O, to nawet w jednej płaszczyźnie od razu mi się dwie stworzyły. Ale mamy takie cztery poziomy kompetencji. Nieświadoma niekompetencja, no tak. Nie wiem, że nie wiem, potem świadoma, już wiem, że nie wiem, potem jest świadoma kompetencja, już wiem i jakoś to robię, a nieświadoma kompetencja nawet nie muszę myśleć, bo samo mi wychodzi, mam w rdzeniu, w DNA i tak. I otóż jest tak, że jak mamy jakąś ofertę dla klienta, znaczy na rynek ją rzucamy, wchodzimy na ten rynek, to zapominamy, albo w ogóle nie wiemy, że sporo z tego, co mamy, dotyka nieświadomej niekompetencji po drugiej stronie. Tak. To znaczy, że ten człowiek nie do końca wie, że bo na początku powiedziałeś, że klient czegoś potrzebuje. On może na tego nie potrzebować, bo potrzeba jest w jakiś sposób uświadomiona. Póki on o tym nie wie, to on tego nie potrzebuje. Więc sprzedaż wartością to jest pokazanie tego, co możemy mu dać, co jest dla niego istotne, w obszarach, których, uwaga, on sobie nie zdawa sprawy, że o tym będzie rozmawiał. No ale ta druga część tej płaszczyzny jest taka, że i to jest takie moje, chyba jak mówiliśmy o mądrości, doświadczeniu, bardzo wiele organizacji nie jest przygotowane do sprzedaży wartością, to znaczy nie ma takiej mapy, gdzie potrafiłaby sobie Darek odpowiedzieć, dobra, to jaką naprawdę wartość my wnosimy dla klienta? To często są takie kręgi, że my możemy powiedzieć na pierwszym obszarze to my widzimy, bo to robimy to i klient ma to. To mu coś likwiduje, ale to co mu to likwiduje, jakiś problem, to często okazuje się, że likwiduje mu w sposób pośredni jeszcze całą masę innych problemów, które gdzieś wykraczają poza i firmy nie są do tego przygotowane. No dobrze, ale to znaczy, że warto, że w pewnym sensie praca nad wartościami to jest trochę takie dobre zmapowanie tego, co ja
mogę rozwiązać w organizacji klienta, nawet jeśli to są rzeczy, o których on nie jest świadom. Lub nie w pełni. Lub nie w pełni jest świadom. Także taka trochę mapa wszystkich działań, czy wszystkich rezultatów naszych działań, które mogą przynieść jakąś korzyść klientowi. Tak? Coś takiego? Tak. Ale to znaczy, że na przykład według ciebie brak takiej nieumiejętność sprzedawania wartością. Mhm. To przede wszystkim jest związane, czy to jest też taka korelacja. Brak umiejętności, to znaczy brak świadomości tego, co ja właściwie robię temu klientowi w dłuższej perspektywie na różnych poziomach. To jakbyś tu przyłożyłbyś tutaj... Trochę tak. To znaczy, gdyby mieć taką formułę, że ja ci to sprzedaję, a potem jestem w stanie pomierzyć zmianę, którą wywołałem, okay. I policzyć, wrócić i ci to pokazać, tak, w takim wehikule czasu załóżmy, to znacznie mniej wiemy, my jako sprzedający. No dobra, no to, a mamy jakiś taki, masz jakiś taki przykład, nie wiem, z życia swojego, bo mówiliśmy o tej polityce senioralnej, czyli o polityce umiejętnego zarządzania doświadczeniem i kapitałem ludzi określonym doświadczeniu życiowym, czyli jakiś twój klient albo znajomy, żeby dobrze pokazać tą trudność w tym oferowaniu wartością, prawda? Taki case może ci przyjść do głowy, masz jakieś takie, wiesz, przykłady, które można byłoby potraktować jako tutaj... W ogóle cały ten nowy rynek IT, Industry 4.0 i w ogóle tam jest tego bardzo dużo, jako przykład, bo tam jest tak, że mamy jakieś rozwiązanie, najczęściej jakiś software, i w związku z tym firma sprzedaje i jest bardzo mocno zafiksowana na featuresach tego, co tam ma. I o tym można by opowiadać godzinami. W związku z tym na przykład częsty model sprzedaży, czy proces sprzedaży jest tak, że błyskawicznie trafiam do działu IT u klienta i tam fachowiec z fachowcem grzebie w tym i określa, co to ma, czego to nie ma, co to zrobi i tak dalej. A gdzieś nad tym działem IT jest zarząd, który może mieć zupełnie inne potrzeby, nawet właśnie nieuświadomione. No ale my tam nie docieramy. Czyli my nie wiemy, czego oni tak naprawdę potrzebują. I zaspokajamy trochę, dajemy wartość człowiekowi z IT. I on gdzieś na swoim odcinku może powiedzieć, że to jest dobre, wtedy nas będzie promował, ale może na przykład stwierdzić, że to gdzieś mu zaburza, w związku z tym nas nie będzie promował i to umiera. Podczas gdy jak trafimy wyżej, bardzo się okazuje, że nie potrzeba tych wszystkich prezentacji, nie takie prezentacje, nie tak. Czyli krótko mówiąc, jest potencjał, do którego w ogóle nie dochodzimy, bo na niższym poziomie jesteśmy przekierowani i tam utykamy. No tak, ale właśnie to jest dla mnie, to jest taki temat, który czasami tutaj się w tych naszych opowieściach trochę pojawia. My o nim nigdy nie mówiliśmy w kategoriach wartości, tylko bardziej w takich kategoriach, po pierwsze, pewnego uproszczenia świata sprzedaży. Nam się po prostu czasami, czy handlowcom się czasami wydaje, że no skoro produkt na przykład dotyczy IT, no to dobrze jest rozmawiać w człowieka z kimś, to ten świat, po pierwsze, jest dedykowany nam do rozmowy od razu, prawda, że tam jak nawet próbujemy gdzieś, to niech pan z panem Kaziem porozmawia, on jest tutaj głównym fachowcem, czyli jest jakieś uproszczenie, a z drugiej strony może jest jakiś lęk trochę, bo to też tak może być, że ja nie umiem dobrze rozmawiać z zarządem, który ma big picture, jak to mówimy czasami, prawda, że on nie do końca jest specjalistą, że, a poza tym to jest taki człowiek, którego ja nie muszę dobrze rozumieć, bo on jednak posługuje się trochę innym światem, bo to jest jego świat, to jest świat procesów organizacyjnych, rynku, batalii, a nie świat stricte jakiegoś tam rozwiązania software'owego, więc może łatwiej po prostu to chodzi, że jest mi łatwiej. To trochę tak i to jest jedna rzecz, że im wyżej, tym większe korytarze, większe biurka i nas jakoś tam lęk może zjadać, a druga rzecz mi się wydaje jest trochę taka, że biorąc kwestię rozwiązań cyber security, tak? Czyli my możemy bardzo łatwo pokazać wartość w postaci, że możemy pousprawniać funkcjonowanie, żeby uwolnić etat, dokonać przeglądu jakiejś tam licencji. Ale możemy też pokazać, co się stanie, jeżeli... A, no właśnie, a co się stanie? I do tego przychodzę, to mnie pociągnąłeś za język, bo co się stanie, jeżeli się jeszcze nic do tej pory nie stało, to jakie są koszty, jakby fabryka stanęła na 2 godziny? I to jest to pytanie. I to szef IT, on o tym w ogóle nie myśli i na to pytanie on nawet nie zna odpowiedzi. W związku z tym dla niego to jest ciekawe pytanie, ale nie dla niego. Ale człowiek od produkcji wie, że jak nie będzie miał wyprodukowanego, to nie ma czego dostarczyć działu sprzedaży. Dział sprzedaży wie, że wtedy traci klienta.
I to na przykład oznacza 5 milionów złotych. 2 godziny zatrzymania fabryki. Co jest w ogóle N razy więcej niż całe to rozwiązanie, które sprzedajemy. Dobra, to jest w ogóle ciekawy wątek. Tylko pozwól, że skończę, bo o tym też często mówię, to jest pewne zbudowanie ROI, return on investment, tak? Zainwestuj tyle, będziesz miał. I teraz pytanie, ale będziesz miał, to ile my na tą szalkę tej wartości nałożymy? I my, nie mając na przykład tej pewności, jakie to są te straty, gdyby firma stanęła i ile przyjąć, to unikamy tematu. Ale to jest najważniejszy temat dla... No tak, ale to tutaj dochodzimy do czegoś, co można by nazwać w jakimś sensie monetyzacją tych wartości, tak? Czyli w jakimś sensie ją, no żeby ją jakoś, to w tym przypadku nie wartości, co bardziej utraty, prawda, czegoś, czyli taka... Jeszcze no ale bardziej... to tak, bo tylko tak, utrata klienta, ale prestiż na przykład, jak to w ogóle określić? Okej, okay, tak? No ale czym bardziej to się przełoży na konkret, prawda, na jakąś tam monetyzację, to niekoniecznie zawsze dotyczy pieniędzy, tylko jakichś policzalnych strat, które możesz uzyskać, czy dostać, jeżeli czegoś nie zrobisz, no to to jest to, co pewnie jest bardziej takie, bym powiedział, znaczy lepsze do tego, żeby potem, żeby pokazywać, jaka jest waga pewnych działań, prawda? Jak sobie to policzyć. Dobra, ale wrócimy do tego oczywiście, bo to nie dziś już będziemy rozmawiać o tym, niestety. Także do zobaczenia, wy tam się zastanówcie nad tymi swoimi wartościami, bo wiecie, jak to z tymi wartościami jest, jak się okazuje, to są albo ich nie ma. Do sedna przechodzimy, tak, żeby się przygotować. Tak, no to do zobaczenia.